associations, yeah, depending on the nature of the rights of bicycle users. Dzień dobry, nazywam się Pedro Mazika, reprezentuję działania cywili w zakresie wspierania ruchu rowerowego. Currently I'm also researching in the University of Seville about sociology of urban cycling. Reprezentuję również Uniwersytet w Seville, gdzie piszę pracę doktorską na temat ruchu rowerowego z punktu widzenia socjologa. As a member of a Contramano, I'd like to say that our association is having our 25th birthday next month. So we've been working for, the association has been existing and working for the rights of urban cyclists during 25 years. Nasze stowarzyszenie będzie obchodzić za niedługo 25. rocznicę powstania, także trochę już dużo czasu lobbujemy za ruchem rowerowym w Seville. And the name A Contramano, it's a local expression used in Seville, not throughout Spain, only in Seville and some other parts near Seville, meaning counterflow. And this is because counterflow is something that most cyclists do sometimes when they have to, when they want to make shortcuts from one point to the other, but also it tried to reflect how during these 25 years our association has been counterflowing the mainstream tendency of only thinking about cars when planning the city. So it was a very hard work to do to counterflow this mainstream tendency that in most European cities you can see, and when you are not a car driver you notice so clearly that all the power of institutions, media, etc. are focused on car drivers, not to other ways of mobility. So that's why the name is counterflow. A więc nazwa A Contramano to jest lokalne słowo nie występujące w hiszpańskim języku, a oznacza ruch pod prąd w przeciwnym kierunku niż cała reszta. I to też ma taki, to ma znaczenie takie symboliczne. W czasie, kiedy to powstawało, wszystkie siły były skierowane na wspieranie ruchu samochodowego. Dalej tak to wygląda w wielu miastach, natomiast ruch pod prąd oznacza wybranie kierunku przeciwnego, czyli wspierania innych form transportu niż tylko samochodów. So we can start with the next slide, please. Some data about Seville. Seville has 700,000 population, but if we count the metropolitan ring, it's more than 1,200,000. It's the third or fourth city in Spain, depending if we are talking about population or economical product or any other way of measuring the importance of the city. Valencia and Sevilla are more or less 3 and 4 after Madrid and Barcelona. It's the capital of the autonomous community of Andalusia, which is all the southern part of continental Spain. And as you see, it's located there where the red star is. Więc ilość mieszkańców Sewilli to jest około 700 tysięcy. Licząc aglomerację, to jest około 1,200,000 mieszkańców. Jest to trzecie lub czwarte miasto w Hiszpanii, w zależności jakie weźmiemy wskaźniki do zmierzenia tego. Pierwszym jest Madryt, drugim Barcelona, a trzecim Walencja, bądź też Sewilla. Jest stolicą regionu Andaluzji, który jest południową częścią kontynentalnej Hiszpanii. Next slide. Some characteristics about the town and especially its historical old center. The old center in Seville is the largest in Europe. It's 4 square kilometers approximately. And while Venice and Genoa are also say they are the largest in Europe. Let's say the three of us are the largest in Europe, and in any case it's a very large historical center with very narrow meeting streets from medieval origin. And in medieval times Seville was an Arab city, so those of you who know historical Arab cities will know that
streets in city center are narrow and windy with a lot of curves, and not thought for big transportation, but for pedestrians especially. It's important to know that also today, which in difference of other Spanish and European cities, the old center of Seville still keeps its role as functional city center. So most institutions, shops, offices are located in the historical city center. Centrum Stare Miasta w Sewilli jest jednym z największych na świecie. Porównuje się do wielkości Wenecji bądź też Genui. Genowa. No, jest to bardzo duże, bo o powierzchni 4 km kwadratowych część miasta, w którym ciężko poruszać się samochodem, ponieważ uliczki są bardzo wąskie. Dominuje głównie ruch pieszy. Bierze się to z uwarunkowań historycznych. W wiekach średnich było to miasto arabskie i ci z Państwa, którzy znają historyczne centra miasta arabskie, wiedzą, jak to wygląda. I centrum miasta dalej pełni swoją rolę jako takiego miejsca, gdzie się przychodzi na zakupy, gdzie się pracuje, gdzie się mieszka. Widzicie to? Not yet. So here you can say in this picture, this is approximately the historical center. These characteristics are important because when we later talk about traffic, it will be important to remind what is the civilian center like. Two more characteristics is climate. It rains very seldom in Seville. It's a very nice city to walk or ride a bicycle because weather is warm. Here you have the average temperature all year round. So winter included, and of course spring and autumn is very good to walk and use the bike. Maybe only summer is the season where it's a little bit difficult most of the day, and especially in noon and early afternoon, to enjoy the city cycling or walking because of the high temperatures, which are very, very, very hot. And the city is flat surface completely. So that's important to know that people walk and ride a bicycle in a city where there are not uphills. Kiedy będziemy mówić w dalszej części prezentacji o Sewilli, warto pamiętać, jakie są usytuowane centrum, w którym miejscu i jak mniej więcej jak się na mapie lokalizuje. Stare miasto jest. Klimat w mieście jest bardzo śródziemnomorski. Średnia temperatura w roku to jest 25 stopni. Bardzo mało opadów, deszczu. I druga istotna rzecz to jest ukształtowanie, jak miasto jest płaskie, czyli zarówno pod względem wielkości, ilości mieszkańców i jakby ukształtowania, to można porównać troszkę do Wrocławia. To tak ode mnie. Next. So from 2006, the city government, the previous city government, not the city government we have now in Seville, but the previous one, started to make a change about urban mobility, a very ambitious plan, which included several plans. So we are going to talk about these plans, and the first one we are going to talk is Plan Centro. Poprzedni rząd, nieobecny, poprzednie władze miasta rządzące w poprzednich kadencjach wdrożyły bardzo ambitny plan dotyczący mobilności w mieście. Tych planów było kilka, zaczniemy od tego planu, plan centrum. So, here you can see in the picture one street coming into the historical center with a sign saying that there was a restriction for cars into the center for more than 45 minutes. Tutaj widzimy na zdjęciu wjazd do tego starego miasta i ten wjazd został ograniczony tylko do czasu 45 minut. Można było przebywać w tym obszarze starego miasta tylko 45 minut, nie dłużej. To jeszcze nie było. So
As this restriction was only in during the day, so from approximately 8 a.m. to 10 p.m. So at night, just to go to the center to have a drink or to visit a friend, there was no problem about going to the center with a car. But during the most of the day, it was the moment in which this restriction was operative. To ograniczenie funkcjonowało w ciągu dnia od 8 rano do 10 wieczorem, natomiast po 10 w ciągu nocy nie było żadnych przeszkód, żeby tam dłużej parkować. To mówimy cały czas o ruchu zmotoryzowanym. The control of this policy was made with cameras in all the entrances to the city and all the exits, and this camera was recording the license plates of the cars. And there was like a control of the time they were remaining inside the city center. Porządek był zapewniony poprzez kamery, które sczytywały numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, i na podstawie tych odczytów zliczano czas pobytu na Starym Mieście. Taxis and residents have no restriction. So a taxi driver can enter as many times as the long he needs to make his job. And residents, of course, could stay as long as they wanted. Mieszkańcy i taksówkarze nie mieli tych ograniczeń. To nie dotyczyło osób, które tam mieszkały, mogli zostać jak długo chcieli na obszarze Starego Miasta. Another exception was people who really needed to go inside the center for longer. They had the choice of going to one of the private owned parking lots, and there, if you have this ticket of having paid maybe 2, 3, 4 hours, the length you need, there would be no problem in exiting the town center later than 45 minutes. Kolejny wyjątek to były osoby, które parkowały na jednym z czterech prywatnych parkingów zlokalizowanych w centrum. Osoby, które mogły się wylegitymować posiadaniem biletu na taki parking, mogły parkować dowolną ilość czasu w zależności od tego, ile opłaciły. So the policy was different from other cities like London. Maybe you know that in London the restriction to city center is made according to money. If you pay a fee, you can enter the center. Here it would be the city government thought that it would be very, very unpopular, a policy that makes some people, let's say, rich people can pay. People with less money can't pay every day or never to use this possibility to enter the center. So that's why in Seville, the city government preferred to make this restriction about time, length of stay, instead of money that you pay to have the right to stay, to enter. Model, który wybrała Sewilla, różni się od modeli w innych miastach, na przykład w Londynie, gdzie wjazd jest podyktowany, jest cezus majątkowy, czyli po prostu się płaci za to. I tutaj pomyślano, że jednak, żeby nie robić w taki sposób, aby ograniczać ludziom, którzy nie mają dochodów, wjazd do centrum, wybrano taki właśnie model. So next slide. Here you have a map of the city center, and all these four zones, these four areas, are where the areas were restricted. The difference of colors explain that people could enter each of these areas and go back from this area. This doesn't mean that there are any kind of physical obstacle among these areas. It was just that the direction of streets made it impossible to cross it. So anyone who wanted to go to any point, let's say to the blue part, could only enter from one of these red signs inside, because if he wanted to be here, there would be no street with direction into that area. So it was not a physical obstacle, just the reorientation of the flows of the streets.
Stare miasto, które przypomnę ma powierzchnię około 4 km kwadratowych, zostało podzielone na 4 sektory. I każdy z tych sektorów miał wyznaczone wloty i miejsca wyjazdu, to oznacza jak strzałki zielone i czerwone. Pomiędzy tymi sektorami nie ma żadnych fizycznych barier, natomiast jest to organizacja ruchu wymusza poruszanie się tylko w tych strefach. Nie można przejechać z jednej strefy do kolejnej, bo tak nakazują znaki. Something important too is that you see that red arrows are saying the ways of entrance, the green arrows are showing the ways of coming out of the center, but you could see more streets here and there with no arrows. That means that there were some streets actually without camera and without surveillance, because these streets could only, let's say, serve 2, 3, 4 blocks of the city. So that wouldn't be a problem. There were not streets really leading to the center, just coming inside the center maybe to serve some blocks of a neighborhood. So if you enter this way with no narrow here and no camera, that means that a car could be here. I mean, if the car followed the flow of the street, would never enter deep in the center. It should, because of the flow of the streets, go out. So there was not a problem at all for the aim of the plan, which was calming down the amount of traffic going to the center. A więc, jak można zauważyć, te zielone i niebieskie strzałki, one nie są przy wszystkich ulicach, które są jakby na obrzeżach centrum, dlatego, że nie wszystkie ulice zostały objęte monitoringiem, gdyż te ulice, które nie prowadziły ruchu bezpośrednio do środka, tylko obsługiwały najbliższe bloki, budynki, po prostu nie miały tych ograniczeń, ale nie dało się tymi ulicami wjechać głębiej, tylko poruszać się właśnie w takim bardzo ograniczonym rejonie na obrzeżach. Needless to say, the aim of this plan was to solve the problem of traffic jams in such a center, as I told before, with these narrow streets. More and more people in Spain are buying cars. Maybe some decades ago, the amount of cars were not that big because less people owned cars, but now more and more people own cars, and the traffic jams and the pressure of the cars in such a medieval narrow streets-based center was more and more noticed as a problem. So this was something that should be solved. But anyone that needed to go into the center could go. I mean, one man or a woman taking their children to a school in the center could do it. Just they went there, they dropped the children, they went out. What they didn't do anymore was dropping the children, then go to a shop, then go to have a coffee, then, and the car was all the time using the streets in the center. That was not an option anymore. But for something operative important, like going to do something for a short time, anyone could do it. Hiszpania, podobnie jak w Polsce, przeżywa boom samochodowy, coraz więcej osób kupuje samochody. Natomiast plan był taki, żeby ten ruch samochodowy ograniczyć w centrum. Ale ograniczyć w taki sposób, żeby wymusić dużą rotację samochodów, żeby te samochody nie krążyły tam w sprawach mniej ważnych. Tutaj jest przykład osoby, która dowozi dzieci do szkoły, ponieważ tak jak było wspomniane wcześniej, centrum pełni funkcję mieszkalną, handlową i biznesowo pracowniczą. Można dowieźć dziecko do szkoły, w ciągu 45 minut opuścić to centrum. Nie ma po prostu już dzisiaj, nie było więcej czasu na załatwienie zakupów, pójście na kawę i krążenie samochodem po centrum. Po prostu było wymuszone opuszczenie centrum w ciągu 45 minut i centrum było dostępne dla wszystkich, nie było tutaj żadnych opłat, natomiast było ograniczenie czasowe. Next slide, please.
So in the picture you have one of these cameras, and the media and the political party which was in the opposition in the city government in those days made a very aggressive campaign against Plan Centro. And Plan Centro was a big change. Like all big changes, at first a lot of people were opposing because it was a new thing. It was something that changed some attitudes from some part of the population. And this, with the help of this aggressive campaign of the media, local media, and the main political party in the opposition, made things very difficult for Plan Centro in terms of communication, public communication. Ponieważ Plan Centro był czymś zupełnie nowym i też nie było... była duża opozycja w stosunku do tych planów. Opozycja polityczna i też opozycja, duża nagonka na plan w mediach. Było ciężko to wdrożyć. So when 1 year and a half ago approximately there were elections, the opposition party used several topics, and one of these topics against the ruling party in the city government, and one of these topics was the Plan Centro. So he promised to sweep off the Plan Centro as soon as he wins the election. What he did, but let's say that the defeat of the previous government in the city hall had to do especially with the with national issues, not with local issues. A lot of people stopped voting the Social Democrat Party because of things related to the economical crisis, and this had an effect also in local elections. This is important to say because the defeat of this the previous government, which was a coalition of two parties, had not to do a lot with local policies, but with national policies. To teraz po politycznej sytuacji, ponieważ Plan Centro został wdrożony przez koalicję socjaldemokratów i partii zielonych i lewicy. W opozycji była partia konserwatywna, która wygrała kolejne wybory, dlatego cały czas mówimy w czasie przeszłym o tym, bo jedną z obietnic konserwatystów było to, że rozmontują Plan Centro, jak tylko doszedł do władzy, i zdobyli. Natomiast warte podkreślenia jest to, że władza została zdobyta w całym kraju przez konserwatystów, gdyż ludzie byli niezadowoleni z rządów socjaldemokracji i zagłosowali przeciwko nim, co się odbiło w wyborach lokalnych i nie miało to dużo wspólnego z planem Centro tak naprawdę. So, as soon as he won the election, the first thing he did in his first days of mandate was sweeping of Plan Centro. And this happened with most civilians were starting to learn its advantages. According to the polls, in the moment when Plan Centro was over, it was like at 55-60% of acceptance in the population. And this percentage was much higher among the residents of the center, of this town center. What was the percentage at the beginning? The acceptance, it was very low at the beginning, where the campaign was, so let's say 30%. Let's say, I'm not sure. But I am sure about the other 55-60 in the whole city, higher in the among the residents of the city, of the city center. Istotna rzecz jest również taka, że ten plan został wdrożony na rok przed końcem kadencji koalicji socjaldemokratycznej i zielonych. I tak naprawdę było tylko kilka miesięcy na przyzwyczajenie, na akceptację społeczną tego planu. I w momencie, kiedy on został rozmontowany po wyborach, okazało się, że akceptacja społeczna wynosi około 55-60%, przy czym wśród mieszkańców samego centrum jest znacznie wyższa. Na początku był duży opór społeczny. Ja słyszałem wcześniej w rozmowach, że około 70% mieszkańców było w ogóle przeciwko na samym początku przy wdrożeniu. So for instance, some of the people who were opposing at the beginning were very happy in the end. Taxi drivers were happy because they had, let's say, more business, because a lot of people depending on taxis to be in the center much
people have, who prefer not to take their own cars with the new policy, use more taxis. Some of the shopkeepers, which were one of the lobbies which more aggressive attitude against Plan Centro, some of them learned that since there were less cars in the city, more people went to these, let's say, countdown areas to walk and buy. Zadowoleni byli taksówkarze, gdyż taksówki nie miały ograniczeń, wiele osób zaczęło częściej korzystać z taksówek. Zadowoleni byli też niektórzy handlowcy, posiadacze sklepów w centrum. Nie wszyscy, bo była też mocna opozycja przeciwko tym planom wśród posiadaczy sklepów. Natomiast jeszcze jedna jest istotna uwaga, to tutaj nie padło, ale wcześniej w rozmowach, że w Sewilli nie ma dużo centrów handlowych, tam są ulice handlowe, przestrzenie po prostu publiczne usytuowane w centrum, gdzie część z nich była objęta już wcześniej strefami pieszymi, a część dopiero powstała po wdrożeniu planu. And besides taxi drivers and shopkeepers and business is not the only thing we have to take in account when planning the city. Residents were very happy because all kind of people, including children and old people, could walk calmly for the first time of their lives in the center, in their neighborhood. So there was a change, there were cars, but there were not so many, and people were recovering the public space. Even car owners were very happy, because those car owners that lived in the center of the town could always have, with no problem, they could find with no problem a place to park their cars. Before the Plan Centro, they had to be maybe 30-45 minutes looking for a place to color park, driving here and there and seeking a place. Now that problem was over because all the cars of people living outside the center were not there, so they could park their cars at the door of their houses. Czy mnie słychać? Czy ja mówię za cicho? Może? Nie? Głównie osoby mieszkające w centrum były zadowolone z tego, że ulice nie były już tak dużego natężenia ruchu samochodowego. Te samochody były obecne, ale nastąpiło radykalne uspokojenie tego ruchu. Mieszkańcy byli zadowoleni również z faktu, że mogą wreszcie zaparkować auto bez potrzeby szukania przez 3 kwadranse miejsca do wolnego miejsca na zaparkowanie, ponieważ no, te restrykcje wymusiły tym osobom, które nie mieszkają w centrum, na szybki wyjazd stamtąd. Next slide. So, Plan Centro was the briefest, the most brief, not endured long, but there are some other policies made also in this package of plans about urban mobility that lasted even today. So we're going to talk about them. Plan Centro, tak jak wspomniane było, nie trwał długo, ponieważ zaczęto go wdrażać na rok przed końcem kadencji, czyli właściwie było tylko kilka miesięcy na przyzwyczajenie mieszkańców i uzyskanie akceptacji społecznej, która, tak jak było, szybko już rosła. Ten plan został zlikwidowany, natomiast było też jeszcze kilka innych planów związanych z mobilnością w centrum i o nich będziemy mówić. Only to say before leaving Plan Centro is that maybe the thing that was weakest in this plan was the communication aspect. Maybe people, civilians, were not informed deeply about the reasons of this plan and the way they had to use their car or maybe do all the paperwork for the permits if you were a resident, etc. So information was not the strongest part of this plan. But even that, now there have been demonstrations in the city of people asking for the Plan Centro to come back. And some people in the new local government are recognizing that they are waiting for an idea to solve the problem of traffic in the center, which now for them is another problem after years. Zanim przejdziemy do kolejnych planów, które nie zostały zlikwidowane,
Warto wspomnieć, że plan Centro miał słaby punkt, mianowicie komunikację społeczną. Ludzie nie zostali odpowiednio poinformowani, dlaczego się to robi, po co. I dlatego była taka duża opozycja wśród mieszkańców na początku. Ale pomimo tego braku komunikacji, ten plan sam za siebie mówił, dlatego w ciągu kilku miesięcy ludzie się do tego przyzwyczaili i nawet po likwidacji dzisiaj są protesty domagających się powrotu tych restrykcji, ponieważ nawet dzisiejszy rząd, lokalne władze zdają sobie sprawę, że tak naprawdę likwidując plan Centro stworzyły sobie problem z ruchem samochodowym w centrum, który teraz muszą rozwiązać. So here we have another of the things they did. This is the main avenue in central Seville, in the old center. Here you can say not very well, there's a Gothic cathedral. And the main reason of why some people some years ago were asking to stop traffic in this avenue, which was full of cars before, was that the smoke of the cars were having serious effect damaging the stone of the cathedral. Jednym z powodów, dla którego chciano się pozbyć ruchu samochodowego, to jest ten obrazek po lewej, to było niszczenie przez spaliny samochodowe fasady gotyckiej katedry, która jest w tle na zdjęciu. Wcześniej ta ulica była pełna samochodów. Besides this reason of keeping the monument, also there were some urbanist reasons and mobility reasons. There you can see a lot of people walking, and there you can see, maybe you can notice, the tram rails. So it's pedestrianized completely, with the exception of the tram and the bikes. There's also a bike lane. And now it has gained a lot of social life. So there are a lot of people walking, it's a touristy area, there are a lot of tourists walking in the middle of the streets, there are theater, music, so it's been much more lively than before, where the whole space was occupied by traffic, by cars. Można zauważyć na tym zdjęciu również, że tam są tory tramwajowe. Po usunięciu samochodów wprowadzono tam tramwaj, jest tam również droga dla rowerów. To jest główna ulica na Starym Centrum, taki salon. No i na tym salonie można jeździć też na rowerze, jest droga dla rowerów, a sama ulica ożyła bardzo, jest dużo wydarzeń, tam się znajdują też różne instytucje publiczne, teatry itd. Well, this is the case of the main avenue, but there are other three avenues. One also inside the town center, two, like this one, out of the town center. And these are the four, including this one, four avenues that have been pedestrianized or semi-pedestrianized. And in all of them, more or less, the process has been the same. When they announced it, shopkeepers were very angry, they demonstrated against pedestrianization, some neighbors followed the shopkeepers, some taxi drivers and cars lobbies too, but after the works, neighbors, even people who opposed the plan at first, gained the street, children playing, old people walking, and now everyone is happy about that, including shopkeepers, who know, as I said before, that now there are more people walking in the street and more clients. Jest to jedna z czterech głównych deptaków obecnie. Wcześniej to były takie główne ulice w centrum Sewilli. I wszystkie z nich zostały zamienione na strefy piesze lub też częściowo zostały strefami pieszymi. Na początku był ten sam wszędzie scenariusz, protestowali handlowcy, protestowali też niektórzy mieszkańcy, a dzisiaj są wszyscy zadowoleni, bo piesi jakby są lepszym klientem dla sklepikarzy i, no i też zniknął hałas i całe zakończenie ulicy, i to cieszy mieszkańców. So these four avenues are an example also of how communication was not the best thing to explain at first, but in the end, the final results have shown people what was the aim of this. Czyli te cztery ulice, ta zmiana, która na nich zaszła, jest dowodem na to, że
Ostatecznie wszyscy są zadowoleni, chociaż na początku bardzo kulało komunikacja społeczna. Nie była po prostu dobrze to sprzedane i dlatego się te protesty odbywały. Next slide. So I'll be short here. Beside these changes, there were only buses in Seville. There have been trams in the far past, but in the 30s and the 40s, in the last century, they were swept away by cars policy. But so there were only a bus system and taxi system, and now we have a tram system and an underground system that were built also during these years. Tram was not accepted at first, but in the end now it's more or less integrated in the city. Underground had no controversy at all. Równocześnie z planem centrum też powstały inne wdrożenia, inne inwestycje w komunikację, w mobilność. Został wprowadzony tramwaj, który był obecny w Sewilli dawno, dawno temu, w latach 40. i teraz on powrócił. Oraz budowano jedną linię metra. O ile metro było niekontrowersyjną rzeczą, jeśli chodzi o samą ideę, tyle tramwaj na początku był, były tam różne kontrowersje powodują. Here you can see the cathedral I was talking about in this avenue, main avenue, with the tram passing by in the place where before there were only cars. Tu na zdjęciu po lewej widać katedrę w tle, o której była wcześniej mowa. To ta katedra, której szkodziły spaliny, a teraz jeździ tam tramwaj. Next slide. But maybe the main program made during these years and the most visible and the most famous has been the bicycle policy. Wśród tych wszystkich planów, które zostały wdrożone za poprzedniej kadencji, najbardziej takim znamienitym jest chyba plan sieci tras rowerowej, polityki rowerowej. So this is the map of the whole Sevilla, not only the center, the whole Sevilla, in year 2006, and the green lines represents the previous existence bike lanes in the city. To jest tam na rok 2006, pokazujący drogi, tudzież pasy, właściwie drogi rowerowe w Sewilli. The center is here, by the way. To jest centrum Stare Miasto. So, you can see only 12 kilometers and not connected among them. So, someone living here could only go here, 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 here. And if he wanted to go here, or go here, or go here, he or she had to cross the city without any infrastructure. Te odcinki były porozrzucane, niespójne, nie połączone ze sobą. Nie było odpowiedniej infrastruktury dla rowerów, trzeba było poruszać się w ruchu ogólnym. There have been examples in Spain and other countries in which these the kilometers of bike lanes are growing but are not connected among them and they are not successful. So it's very important to underline that it's not only a question of number of kilometers, and we see now we have more than 12, but also these more kilometers are always thinking but are always thought to be a network connecting different places. Więc te 12 kilometrów na początku też nie było wielkim sukcesem, jeśli chodzi o skalę, o ilość kilometrów, bo były też miasta, które miały więcej tych kilometrów ścieżek, natomiast one ciągle nie były połączone i te miasta również nie odnosiły sukcesu, pomimo tego, że miały większą sieć teoretycznie, ponieważ kluczem do sukcesu jest spójność. In this moment, the number of journeys made by bike in the city in a working day was around less than 7,000. Ilość podróży rowerowych w tym czasie była poniżej 7,000 na dzień. Next slide. One year later. Jeden rok później. 77 kilometers, but very well connected, as you can see. Rok później już było 77 kilometrów, czyli w przeciągu roku wybudowano 65 kilometrów, łącząc ze sobą istniejące odcinki. And several infrastructures were all at the same time developed. 684 bike stands to park the bike. Jednocześnie inwestowano w
w parkingi rowerowe. W przeciągu roku zainstalowano ich 684. And 100 stations of the public bike share system. We will talk about later. Wdrożono również jednocześnie rower publiczny w ilości 100 stacji, na których stało 3500 rowerów. This first phase of the network costed 18 million euros. 18 milionów euro to koszt budowy tej sieci. Next year. Kolejny rok. 92 kilometers, 200 stations of public bike system, the double. I długość sieci wzrosła do 92 km i podwojono ilość stacji roweru publicznego, która wynosiła 200. Card holders of this public share system grew from some thousands to 3,000 up to 15,000 because it was very cheap, 10 euros a year. A przepraszam, to na poprzednim slajdzie 3500 oznacza ilość abonentów systemu. Po podwojeniu ilości stacji, ilość abonentów wzrosła do 15 tysięcy. And the number of place to park bikes was also growing. Wzrosła również ilość parkingów rowerowych do liczby 1428. 1400. And now next slide, please. This is 2010, 120 kilometers. This is the final of the first plan. The plan had two phases. The first one was 77 kilometers, and the rest was built in the second phase. Plan rowerowy składał się z dwóch części. Pierwsza część to było wybudowanie 77 kilometrów. Druga część, druga faza projektu to jest rok 2010 i mamy już 120 km. Now it's 10 km more, 130. Obecnie mamy jeszcze 10 km więcej, czyli około 130 km trasy rowerowej. 250 stations for CBC with 2500 public bicycles. W roku 2010 ilość stacji roweru publicznego to była 250, na których stało 2500 rowerów. Nearly 70,000 car holders, which today are more. These are 2010 data. Około 70,000 abonentów tego systemu było w roku 2010. Obecnie jest ich więcej. Almost 6,000 places for parking bikes. Ilość miejsc parkingowych również wzrosła do prawie 6,000. The saving of CO2 is during this period of time about 36,000 trees. Ilość redukcja dwutlenku węgla odpowiadała 36 tysiącom drzew, czyli taką ilość, jaką pochłonęłyby 36 tysięcy drzew, to taką redukcję dało wybudowanie tego systemu i korzystanie z roweru zamiast z innych środków transportu. And the saving of energy is equivalent of the consumption of 1,000 homes. Natomiast zużycie energii, oszczędność w zużyciu energii odpowiada rocznej konsumpcji 1000 gospodarstw domowych. So as you see, the design, as you see later, the design of the bike lane is very conservative in terms of safety. So researches show that a lot of people in Sevilla had bikes, had the willing to use it, but were afraid of traffic. What do you mean conservative? Conservative in terms that not politically conservative, but conservative in terms that making a town a bike lane, not thinking about speed, for instance, but thinking about safety of the user. Don't say conservative, say safety based. Repeat it first. Okay. As you see later in some pictures, the bike lane is prepared for safety. Nadrzędną cechą tych tras rowerowych jest bezpieczeństwo. So
A lot of people had bikes and they're willing to use them, but were afraid. And now, because of this and the other policies, they decided to use bikes. Wiele osób miało rowery, otrzymało ich dom, bo było, obawiało się poruszać po prostu w mieście. Obecnie dzięki temu planowi rowerowemu oraz innym planom coraz więcej osób korzysta z rowerów. So in 2010 the modal share of bikes was 7% of all the journeys in the city. The previous data showed that it was like 0.6 or something like that. So it jumped from 0.6% to 7%. In four years. Czyli od początku, kiedy są zbierane dane, czyli od roku 2006 do 2009, w przeciągu 4 lat ruch rowerowy wzrósł z początkowej ilości około 0,06% do 7% w ogólnej liczbie podróży w mieście. And those 7,000 journeys, less than 7,000 journeys that we had in 2006 became 70,000 today, which was a growth of 1,000%. Czyli zanotowano wzrost 1000% wzrósł ruch rowerowy. Jeśli na początku notowano 7000 podróży na rowerze, obecnie jest ich 70000. So next slide. Here you can see the center of the town and how it's located in the network. Tutaj mamy ciekawe zdjęcie, plan centrum opleciony dookoła siecią rowerową, czyli bez najmniejszych problemów można dojechać do centrum na rowerze. So no lanes were inside, but because of the pedestrianization and the plan central and all the policy, it was easy to cross with no problem, even if there were no bike lanes. Czyli samo centrum, te nasze 4 km kwadratowych, nie posiada żadnych tras rowerowych, natomiast one nie są tam potrzebne, bo to są albo strefy piesze, albo ruchu uspokojonego i tam nie ma problemu na poruszanie się rowerem. Next slide. So here is the growth we have been talking about with the numbers from 2006 and 2009. Blue is Labor Day, working day, red is holiday, Sunday for instance. A więc tutaj mamy wykres tego wzrostu, o którym wcześniej wspominaliśmy. Na niebiesko są dni robocze zaznaczone, na czerwono dni wolne od pracy. So most uses of bikes, almost around 90% or even more, are for utility reasons. Going to work, going to shopping, going to study in the university or in the school. So there's not a use of recreational or a sport. It's a transportation. Za ten wzrost odpowiada głównie ruch nierekreacyjny, czyli podróże do pracy, do szkoły, na zakupy i to ma odzwierciedlenie w tym wykresie. According to International Cyclist Association, there had not been a growth in such a short time in any other city in the world for one second. Przykład Sewilli jest bezprecedensowy w skali świata, co podkreśla Europejska Federacja Cyklistów. Poza Bogdę. To jest trudny później. Tutaj jest... Okay. So here you can see the blue is people who walk in 2007. To jest podział zadań przewozowych z roku 2007. Niebieskie to jest ruch pieszy. Orange is car and red is motorcycle. Orange to jest samochód, a bordowy to jest samochód. Sorry, green is motorcycle. Przepraszam, zielone to są motory. Yellow is public transportation. Na żółto to jest transport publiczny. And in 2007, where there was a year, only one year of the changes, bicycles were already 3%, which are now around 7%. Czyli tak jak wspomniano, w roku 2006 zaczęto wdrażać plan rowerowy i po roku wdrożenia z 0,06% ruch rowerowy skoczył już na 3,2%, czyli to jest mniej więcej tyle, ile do Wrocławia mamy. Next slide. When we ask the new cyclists what they used before, we can see that 32% use cars and 4.5%
0.6% used motorcycle. A tu jest wykres pokazujący, skąd się ci rowerzyści znaleźli, znaczy jakich wcześniej używali środków transportu. 32% to są uprzedni kierowcy, a 4,6% to uprzedni motocykliści. So we can realize the importance of in economical and ecological importance of this change. Czyli to pokazuje wagę ekonomiczną i też społeczną zmiany, która zaszła. 36, almost 37% used bus, which was the only public transportation before. W Sewilli przed wdrożeniem planów nie było innego środka transportu publicznego jak autobus, oczywiście nie wspominając o kolei. I 36% osób, które wcześniej, które przesiadły się na rowery, było wcześniej pasażerami systemu autobusów. So the demand has stabilized and it's easier to deal with the public transportation in terms of management of it. It's less crowded and it works better. Tutaj, so they were happy. Yeah. Przewoźnik publiczny był zadowolony z tego, że było mu klientów, ponieważ były mniej zatłoczone te autobusy. Wcześniej w rozmowach była informacja, że po prostu ta komunikacja autobusowa już bardzo była zapchana i niewydolna. Także teraz się zrobiło luźniej, i ponieważ część osób zaczęła jeździć na rowerze. And one quarter of new cyclists have stopped walking. Jedna czwarta tych neofitów rowerowych była wcześniej pierwszym. Next slide. Okay, this is what you ask, what do you use the bike for? Work is 30%, study is 32%, shopping is 3%. So you see that most of the use is utility reasons. Badania nad celami podróży, nad wykorzystaniem pokazują, że 30% to jest podróż do pracy, 32% na uczelnię, 3% to są zakupy. Czyli większość podróży tak naprawdę stanowi ruch nierekreacyjny. Some statistics show also that the time of the day where more cyclists are 7-8 o'clock in the morning, at 5 o'clock in the afternoon, the time where you go to work, you come out of work or study. Największe natężenie ruchu rowerowego przypada na godziny szczytu podróży właśnie do pracy i powrotu. It's interesting to show also this 3% of people who says medical reasons. So nowadays, something that is more or less normal in Seville is if you go to the doctors and the doctors finds an illness related with heart or circulation, before they said walk in the park. Now more and more doctors are saying go to work by bicycle, something that it could be unthinkable before because that put in risk to all people. But now a lot of people, including old people, can have the option, the real option, of going to work by bike. And doctors are starting to incorporate this possibility in their solution to this illness. Ciekawą liczbą jest również te 3% podróży ze względów medycznych. Bierze się to stąd, że uprzednio lekarze zalecali osobom z chorobami na przykład krążenia spacerowanie. Obecnie dzięki temu, że jeżdżenie rowerze stało się bezpieczne i łatwe, dużo osób, lekarze już jakby zalecają jazdę na rowerze zamiast chodzenia na pieszo i stąd tyle osób po prostu jeździ w celu poprawy zdrowia, takowej ascencji. We won't go deep in this, but some doctors have made a projection of the money saved in social security because of the growth of cycling in Spain. Doctors made this and it would be very interesting to talk about next time. Są bardzo ciekawe dane przygotowane przez medyków pokazujące oszczędności w systemie ubezpieczeń społecznych, w opiece zdrowotnej dzięki wzrostowi użycia roweru, a nie będziemy o tym teraz mówić. So here you see the previews. This was a taxi bus lane. Przed i po zdjęcia. Now the same street has this segregated from motorized traffic bike lane in two directions. Wcześniej w miejscu obecnie dwukierunkowej drogi rowerowej oddzielonej fizycznie od pozostałej części jezdni.
Był pas dla autobusów i taksówek. Here you have another the same. You can see this as a reference. Here is the bike lane, but before there was a way place for parking cars. Poniżej widać drogę rowerową wybudowaną w miejscu w miejscach postojowych dla samochodów. Next slide. This is another example of places occupied by parked cars on a bike lane segregated from motorized traffic. Kolejny przykład miejsca odzyskanego z miejsc parkingowych dla samochodów na budowę wydzielonej drogi dla rowerów. This design of the bike lane, painted in green, visible, segregated, and with two directions together instead of directions separated in different pavements, were found to be to be the safest model. Model w Sewilli skupia się na tym, że na bezpieczeństwo, jak było wcześniej powiedziane, wniosek był taki, że najbardziej można zapewnić bezpieczeństwo, budując wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe po jednej stronie takiej dużej arterii, zabierając to z jednej strony właśnie miejsc parkingowych. In some examples, space was taken from car roads, but not many, and very exceptionally from the pavement. Było parę przypadków, że zabrano również przestrzeń normalnie z pasa ruchu, nie z miejsc postojowych. Natomiast w bardzo małym, to były marginalne przypadki, kiedy ta sieć powstających tras rowerowych odebrała miejsce pieszym. Next slide. Here is the way you solution the problem with bus stops. In some other cities I've seen some solutions that make a big risk for cyclists. But here you have the bike lane behind the bus stop and the pedestrian cross the bike lane through these paths. Tutaj jest przykład rozwiązania problemu z przystankiem autobusowym. Jak widać, pas został poszerzony chodnik i na tym wybudowano przystanek drogę rowerową. Next slide. Okay, these are some data about the public share system of bikes and some pictures of the machine. You have a system here, so you know it. And here you have some data that you can translate directly from the slide if you want. It's how it looks now. Yeah, pardon? No. No, it is not. They are current, yeah. No, one is 1 year old. To są dane z marca poprzedniego roku dotyczące rowerów publicznych, a więc jest tych rowerów 2600 na 260 stacjach. Te stacje są rozlokowane również na obrzeżach. Czynne są 24 godziny na dobę przez cały rok. W marcu notowano 70 tysięcy podróży tymi rowerami i systemicznie około 120 tysięcy abonentów. Some data about money. I told before that the first phase costed 18 million for the bike lane system, the network. The second phase, which was 43 kilometers more, was 12 million more. Okay, so the first was? The first was 18, 77 kilometers, the second 12 million. Jeszcze a propos pieniędzy, bo było wspomniane, że pierwsza faza wdrażania tego planu budowy sieci rowerowej, trasy rowerowej kosztowała 18 milionów euro. Druga faza natomiast kosztowała 12 milionów euro i to odpowiadało budowie 43 km. But the system of public share system is even if it's 24 hours a day, other cities don't have 24 hours a day, even if it's in all the cities, including suburbs, some of the cities only have the system in the center, in Seville it's all the cities, including suburbs. So even this around-the-clock system and so large in terms of territory, the Sevisi public bike system costed nothing. Pomimo tego, że stacje są czynne 24 godziny na dobę, co nie jest wcale takie oczywiste w innych miastach, tak to nie działa, pomimo tego, że są rozlokowane na obszarze całego miasta, nie tylko w centrum, jak to się dzieje w innych miastach,
system rowerów publicznych nie kosztował nic. So the company JC Deco, which is the same that has Paris and Lyon, like Lyon's system.